Świętym, bo tutaj od kilkunastu lat schodzimy się na modlitwę 13 kwietnia w dzień katyński i 17 września w dzień agresji sowieckiej na Polskę. Pomnik, który pierwsza część powstała w 2003 roku na prośbę Kresowian, Sybiraków, ci, którzy przeżyli na nieludzkiej ziemi w kształcie trapezu z ramieniem krzyża. I jako te cierpienia, które przeżyli, część tych cierpień zostało tam, na Syberii, a część przeżyć i pamięci przywieźli ze sobą tutaj na ziemi zachodnie. W 2010 roku uczniowie Gimnazjum Armii Krajowej Oleśnicy w ramach Katyń Ocalej Zapomnienie posadzili drzewa. Po lewej stronie uczci oficera, który zginął Katynią, mieli jedno wolne drzewo, posadziliśmy dla symetrii po prawej stronie. 13 kwietnia 2011 wieku, 2010 roku w czasie nabożeństwa to drzewo poświęciliśmy parze prezydenckiej i wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Od tego czasu, każdego roku, tu zgromadzimy się również 10 kwietnia i 17 września. Rok temu powstał pomysł, aby postawić monument, postument uczci wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Skrzydło samolotu i pełnowa belka krzyża. Wewnątrz jest prześwit jako cały krzyż. Krzyż męczeństwa, ale i krzyż zwycięstwa, bo nasza wiara mówi, że Chrystus na krzyżu przyniósł nam zwycięstwo. Ufamy i wierzymy, że dobry Bóg ofiarę tych wszystkich, którzy zginęli nas nieludzkiej ziemi, katastrofie smoleńskiej, przenosi błogosławione owoce dla naszej ojczyzny. Bardzo proszę pana ministra i pana burmistrza o odsłonięcie pomnika, że przemówię, wstążka tam. Pomodlimy się teraz za ofiarę Golgoty Wschodu, za ofiarę katastrofy smoleńskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uś nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Jest odpoczywanie raz zmarłym dać Panie, a światłość wieku i zaniechaj świeci. I odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim za możliwość spotkania się z Państwem i bycia tutaj na tej ważnej także dla mnie osobiście uroczystości. Dziękuję mieszkańcom Oleśnicy, że tak licznie zgromadzili się tutaj na odsłonięciu tego pomnika. Pomnika, który upamiętnia wydarzenie ważne dla historii Polski, tragiczne dla historii naszego narodu, tragiczne także dla wielu żywych, dla tych, którzy stracili swoich najbliższych tam 10 kwietnia 5 lat temu pod Smoleńskiem. Proszę Państwa, dla mnie to także zdarzenie dramatyczne o charakterze osobistym, bo znałem wielu ludzi, którzy tam oddali swoje życie. Byłem bliskim współpracownikiem pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Współpracowałem z jego małżonką Marią. Przyjaźniłem się z Władysławem Stasiakiem, z Pawłem Wypychem, z Mariuszem Handzlikiem. Znałem bardzo dobrze panią poseł Olę Natalii Świat, Przemysława Gosiewskiego. Pani poseł, jak Państwo doskonale wiecie, i Władysław Stasiak byli stąd, byli z Dolnego Śląska. I dziękuję, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem. Dziękuję, że tu w Oleśnicy upamiętnia się to wydarzenie jako element także już dzisiaj polskiej historii, że ta pamięć trwa. Jestem przekonany, że jest także ważną rolą prezydenta Rzeczypospolitej, aby piastować tą właśnie prawdę historyczną, aby celebrować te ważne rocznice odnoszące się do momentów w polskiej historii, które miały taki charakter przełomowy dla narodu, ale także, które budują postawy patriotyczne. A ja jestem przekonany głęboko, że ta ich śmierć 5 lat temu, 10 kwietnia, symboliczna, bo przecież jechali uczcić nieludzko pomordowanych, bezbronnych polskich oficerów. Lecieli do Katynia. Że niosła ich tam postawa patriotyczna. Że niosła ich tam wszystkich, bez wyjątków i bez jakiegokolwiek podziału na barwy polityczne, partyjne czy ideologiczne. Niosła ich tam miłość ojczyzny. I niech ta pamięć o nich dzisiaj także służy budowaniu postaw. Budowaniu postaw patriotycznych, bo to jest dzisiaj w naszym kraju, w moim przekonaniu, wielkie zadanie. Żeby słowo patriotyzm, żeby słowo miłość ojczyzny nie było wstydliwe, jak przez wiele lat usiłowano nam mówić, że patriotyzm to jest jakaś naiwność. Dzisiaj już mówi się głośno, że patriotyzm jest we wszystkich krajach, które są silne, że państwo silne to państwo zbudowane właśnie na postawach obywatelskich, że państwo silne to państwo zbudowane także na dobrym systemie kształcenia i wychowania. To dzisiaj są wielkie zadania dla Polski, stojące także przed polskimi władzami, aby kształtować postawy patriotyczne, aby do szkoły wróciło w pełnym wymiarze, takim jak powinno być nauczanie historii, żeby do szkoły wrócił kanon lektur tych, które budują właśnie postawy obywatelskie. I jeżeli dzisiaj ktoś mówi mi o prezydencie Rzeczypospolitej, jeżeli pyta mnie o to, jakim powinien być prezydent Rzeczypospolitej, to ja mówię przede wszystkim, prezydent jest wybrany przez naród. Pięknie o tym mówi polska konstytucja, że prezydent jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych. To stwierdzenie naród jest dla mnie niezwykle symboliczne, bo ono mówi, że to nie jakaś większość wybrała prezydenta, tylko że prezydent jest wybrany przez naród, czyli że jest sługą społeczeństwa. A ja powiem tak, te postawy, które czynią, że naród jest narodem, te postawy, które czynią, że naród trwa, to są właśnie postawy patriotyczne. Bo było już tak nawet w naszej historii,
że nie było państwa, ale trwał naród przez ponad 120 lat i przechował w sobie te wartości, które pozwoliły Polskę po I wojnie światowej w 1918 roku odbudować, które pozwoliły budować jej potencjał później przez następne lata. I to właśnie dlatego to kształtowanie postaw jest tak ważne. I dlatego także ważna jest w tym rola prezydenta Rzeczypospolitej jako temu, który powinien narodowi służyć i który powinien być dumnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższym jej przedstawicielem, jak mówi Konstytucja. I dlatego dziękuję Państwu, że jako kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej mogę tutaj z Państwem być dzisiaj, w przeddzień 5. rocznicy, w dniu, kiedy tu w Oleśnicy odsłaniacie Państwo ten pomnik. Wierzę w to, że on będzie się właśnie przyczyniał do budowy postaw patriotycznych i że wtedy będziemy mogli powiedzieć po latach, choć ze smutkiem, ale jednak jako państwowcy uśmiechnięci, że nie poszła tam ta śmierć na marne, bo służy ona Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Zakończenie zaśpiewamy Boże, jesteś Polskę. Przez zagliczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, co się osłaniał tarczą swej opieki. On jeszcze się zapatruje na kwestię pomnika w Warszawie, co do jego lokalizacji. Uważam, że pomnik powinien stać tam, gdzie Polacy zebrali się 10 kwietnia 2010 roku, tam, gdzie czcili wtedy pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Było to pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. A ta propozycja druga, dotycząca ulicy Skrzyżowania z Focha?
Trudno mi jest na ten temat odpowiedzieć. Ja uważam, że takim miejscem, gdzie powinien stanąć pomnik upamiętniający tych, którzy zginęli, prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę i tych wszystkich, którzy niesieni postawą patriotyczną, bo wierzę w to głęboko, że tak właśnie było, polecieli w polskiej delegacji uczcić polskich oficerów bestialsko przez Rosjan pomordowanych, że pomnik ich powinien stanąć na krakowskim przedmieściu, tam, gdzie upamiętniali ich ludzie, tam, gdzie upamiętniali ich Polacy. Gdyby został pan prezydentem, a dzisiaj toczy się debata dotycząca in vitro, czy podpisałby pan tą ustawę? Przede wszystkim, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, a mam nadzieję, że tak się stanie, podejmę spokojny dialog z panią prezydent Warszawy co do lokalizacji tego pomnika. Chciałbym, żeby znalazł się na krakowskim przedmieściu. No dobrze, ale ma pan na stole ustawę przed sobą dotyczącą in vitro. Jest pan prezydentem. Co pan robi? Jeżeli jest potrzebna ustawa regulująca tę kwestię, a jest potrzebna ustawa regulująca kwestie bioetyczne w naszym kraju, także kwestie in vitro, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mówię o tym jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, to powinna być to taka ustawa, która będzie chroniła życie, która będzie uwzględniała kwestię moralności. Z jednej strony będzie pomagała tym ludziom, którzy dzieci mieć nie mogą i starają się o to bardzo i będzie im umożliwiała, dawała im przynajmniej szansę na to, ale z poszanowaniem dla ludzkiego życia, a więc z poszanowaniem także dla tych zarodków, które powstają w wyniku procedury in vitro. I ta ustawa, która dzisiaj jest w Sejmie, myślę o ustawie rządowej, podkreślam to z całą mocą, na pewno tego nie gwarantuje. W związku z powyższym odpowiedź jest chyba prosta. Tu jeszcze krótki komentarz, przepraszam, do tej informacji. Dzień przed rocznicą ze strony rosyjskiej od braku współpracy. No i o tym, że ta sprawa oddania wraku jest mocno wątpliwa. Po zakończeniu śledztwa dopiero ewentualnie będzie podjęta decyzja. Przede wszystkim mam zaufanie do takiego śledztwa, które będzie prowadzone w Polsce, ale będzie prowadzone poprzez badania i wraku, i czarnych skrzynek w naszych instytutach naukowo-badawczych, ewentualnie w takich, z którymi zawrzemy w tej sprawie porozumienie w instytucjach zagranicznych, na pewno nie rosyjskich. Nie mam zaufania za grosz do Rosji w tej sprawie. Ta dezinformacja, która przez nich była od samego początku prowadzona, raport Maku jasno pokazuje, jaki jest ich stosunek do tej sprawy. Chciałbym, żeby to zostało zbadane najlepiej poprzez śledztwo umiędzynarodowione, ale najważniejszym dla mnie warunkiem jako prawnika do tego, żeby w ogóle można było rzetelnie tę sprawę badać, jest powrót do Polski podstawowych dowodów, czyli czarnych skrzynek wraku, które są polską własnością. Do tego momentu trzeba sobie jasno powiedzieć, sprawa nie może zostać rzetelnie i uczciwie wyjaśniona, w związku z czym cóż tu wiele dyskutować. A to, co Rosja robi, dobrze, że świat widzi, mam nadzieję przynajmniej to, jak w tej sprawie postępuje Rosja. Dziękuję bardzo. Marzenie życia. Bardzo miło. Dziękujemy Państwu. Zwycięstwo, życie, zwycięstwo, tylko zwycięstwo. Na pewno zwycięstwo. Thank you.